Od ostatniego momentu, kiedy nagrywałem, minęła już mniej więcej godzina, może półtora godziny. W każdym razie cały ten czas podróżuję sobie po Endzie i eksploruję kolejne miasta, które znalazłem. To jest bodajże już piąte albo może nawet szóste miasto, które udało mi się odkryć i ja już po prostu straciłem rachubę. Strasznie dużo łupów zdobyłem. Ja mam szczęście generalnie do diamentów, ja wam powiem. Bardzo dużo diamentów udało mi się znaleźć już w trakcie podróżowania po tych miastkach. I potem oczywiście jak już wrócimy do normalnego świata, to wam pokażę dokładniej, co udało mi się tutaj znaleźć. Ale póki co będę się chciał skupić na dalszej eksploracji. Ja nie chcę jej wam całej pokazywać, ponieważ no jest ona dosyć uciążliwa. W sensie może i częściowo też ciekawa. Oj. No, zasłoniłem się tarczą. Może i częściowo ciekawe jest to, jakie łupy dostanę, ale to i tak wam będę chciał wam pokazać dopiero jak już dojdziemy do domu, tak? Generalnie wam mogę pokazać, jak bardzo moja zbroja jest zniszczona. Także bardzo dużo damage otrzymuję od tych shulkerów całych. I to będzie prawdopodobnie czynnikiem, który sprawi, że będę musiał w końcu wrócić do siebie. Tego powodu, bo nie chcę tej zbroi niszczyć tak kompletnie i będę musiał troszkę sobie zaoszczędzić na podróż powrotną. W nadziei, że zbroja się nie połamie. Co prawda jeszcze troszkę i daleko do tego, ale tak bardzo uszkodzonej zbroi tutaj jeszcze nie miałem. Uff, dobrze, że serio? Ja trafiłem, widzieliście to? Ja trafiłem perłą idealnie w tą kulkę, którą wyrzuca shulker. To trzeba mieć tego farta. Jak one mnie cisną. Właśnie dlatego nie chcę wam za bardzo pokazywać wszystkiego, bo cały czas wygląda to wszystko tak samo. W sensie każde jedno miasto wygląda podobnie, są podobne struktury, a pokazywać po raz dziesiąty tą samą strukturę, no nie ma zbytnio sensu. Także wydaje mi się, że jeszcze teraz troszkę posiedzę w tym mieście i może następnym jeszcze zobaczę i będę powoli zaczynał szukać portalu. Także no wow, fajna klata generalnie. I jak znajdzie portal, to wtedy wrócimy, że tak powiem, z live komentarzy. I jak zwrócimy potem z kolei do wioski, to zrobię takie podsumowanie wszystkich łupów, które udało mi się zebrać w trakcie tej jednej podróży. Chrisa też ze mną już nie ma, ponieważ jest już de facto następny dzień po tym, jak już zaczęliśmy rozmawiać. I jako, że jest następny dzień, no to wiadomo, Chrisa już gdzieś coś innego teraz robi. Ale za to niewykluczone, że niedługo później dołączy do mnie Shiny oraz Echo. Tutaj nie jestem pewien jeszcze, jak to wyjdzie, no ale zobaczymy. Wow. Ale żebym wystrzelił. Spadaj mi z tymi kulkami. Zobaczmy jeszcze tylko, co jest w tych skrzyniach. Kilka rzeczy. Emeraldy, pickaxe z efficiency 4. Nie jest tak źle. Ale ja będę teraz skradał się, znaczy będę teraz w tym rogu bronił się tarczą i będę zabijał te wszystkie shulkery, które są tutaj w tym tunelu. Halo, halo. Dobry. Dobry wieczór. Cześć, Maziu. Ej. Jak zdróweczko? Po staremu. Przez jeden dzień się nie zmieniło specjalnie nic. Widziałeś u mnie, jak prace idą do przodu? Nie było u mnie u ciebie, wiesz. Byłem u Shiny'ego obok, a twoje dom widziałem z daleka tylko. Ale wiadomo, jak to jest z daleka. Tyle co nic. No, z daleka tyle co nic. Ja jestem teraz w Endzie. Wow, okej. Okay. A taką elitrę to dałoby się i dla mnie zdobyć? A czemu sam nie pójdziesz? Bo nie wiem nawet, gdzie jest End, a z Endermanów nie spotykam. To żaden problem powiedzieć. Ja mogę ci podać koordynaty. No to mów. Ale że teraz chcesz? Czekaj, coś bym sobie zrobił do zapisania tego, jak tutaj zrobić książkę. Nie, czekaj. Tylko polecam ci wziąć przynajmniej jeden potion na powolne spadanie i go wziąć przed teleportowaniem się, bo może wystąpić glitch, który sprawi, że osuwasz się z danego bloku, na jakim się respisz, a jeżeli zrespisz się na wyspie nad Voidem, to spadniesz i zginiesz. No próbuję cię ostrzec, tak? No dobrze, czyli masa przygotowań, zanim ja w ogóle tam pójdę. A ja jeszcze kilka Endermanów będę chciał pozabijać.
Niech tylko tu podejdą. Czas powoli wracać. Powiadasz? Mhm. Właśnie się teleportowałem na główną wyspę. Znaczy, zanim wrócę, jeszcze będę chciał zabić kilkanaście Endermanów. Z prostego powodu, chcę mieć trochę zapasu pereł. Przecież ta główna wyspa będzie, to jest jak farma Endermanów. To ty chyba nie wiesz, jak porządna farma Endermanów potrafi dobrze funkcjonować i dawać expa. Zresztą chyba... Taka jak na twoim tym świecie, gdzie swój domek skończyłeś. Mhm, teraz farmienie Endermanów jest strasznie powolne. Okej, jestem w domciu. Przy okazji to mogę w sumie polecieć do ciebie, chcę zobaczyć jeszcze, zanim się rozłożę. Co u ciebie się pozmieniało. U Chrisa ładny domek jest. I jestem. Faktycznie pięterko już zacnie, zaczyna wyglądać. Podchodzimy do lądowania. Tylko podłogi tam nie zrobiłem jeszcze. Aha, widzę, rusztowanie się przydaje. Troszeczkę. O, stropy będą, super. Tylko właśnie mam śnieg dobry. Tutaj to w ogóle ściany chcę zrobić. Odłączyć to jedno od drugiego. O, chyba kogoś ścigają fantomy. Pytanie, chyba mnie, albo ciebie. Ja ostatnio spałem. Ale rzuciły się na ciebie. Bo byłem blisko. Bo te się schowałeś. To jest ja się schowam, a te się tam bij. No spoko. Jakiś to problem zabić te parę fantomków. Super zbroję, super miecz masz. Super łuk. Wszystko super, no. Mhm. Ty kurde, siedzisz wędzie i nawet nie śpisz. No, tam to ciężko spać. Powiem ci. No właśnie. Wolałbym tam nie spać. Jakbyś co, masz tutaj dwa przedmioty do podniesienia na podłodze. Jeden ci się przyda. Nawet na podłodze? Tam na piętrze, tak. Membrana, do czego ona by była? O, i jeszcze eksp, dobry. Do potionów, żeby zrobić sobie slow falling. A, okej. Także widzisz, przydałem się. To już z jednego tego itemka będę miał trzy potionki, tak? Exactly. Okej. Dobrze, więc zrobiłem drobne podsumowanie tego wszystkiego, co udało się z Endu zabrać. Część rzeczy już odłożyłem tutaj z boku, ale generalnie, jeżeli chodzi o dropy, to wyglądają co najmniej zacnie. Strasznie dużo Endrodów udało się zdobyć, strasznie dużo gemów przy okazji zdobyłem. Diamentów miałem, nie wiem, gdzieś w okolicy może 6, 7, jakoś tak. Więc co najmniej 30 diamentów udało się znaleźć, kilka emeraldów. Do tego znowu jeszcze więcej dropów w postaci kill-offów, mieczy i tak dalej. Także no, tutaj można by wymieniać bardzo długo i większość z nich oczywiście bardzo dobrze zenchantowana, którą no, będę musiał jakoś tutaj wymyśleć, co z nimi zrobić. Może jakoś się połączyć, może coś ciekawego z nimi zrobić. Naprawdę dużo skrzyń, nie aż 64 co prawda, ale jeszcze więcej enchrodów, także no... O, to jest chyba najlepszy Iron Chestplate, jaki znalazłem. Oprócz tego oczywiście mnóstwo hełmików i tak dalej, troszkę też siodeł. No i co chyba najciekawsze, Shelker Shele. 3 staki i jeszcze 10 sztuk, 3 elytry, 3 głowy smoka, Brewing Standy oczywiście, kilka Shelker Głów, no i jeszcze troszkę sobie Chorus Fruitów i Flowerów sobie zdobyłem, zanim przeszedłem przez portal. No i też troszkę kamienia pokopałem i pereł zdobyłem. Także bym powiedział, że loot jest zacny i będę teraz troszkę musiał się zastanowić, co z nim zrobić. Ponieważ jako, że mam też duży level, to chyba zacznę, czy też będę raczej kończył, powinienem powiedzieć, swoją zbrojkę OP numer 2. Póki co jednak widzę, że jeszcze książek mi brakuje, także będę musiał się tym zająć niezwłocznie. I prawdopodobnie teraz... W tym momencie zajmę się zbieraniem tych wszystkich rzeczy, żeby móc tą zbrojkę zrobić. A później możliwe, że troszkę z Echo jeszcze pogadamy, bo aktualnie Echo jest na serwerze. On się zajmuje swoim domostwem. Ja tutaj zacząłem też robić kuźnię powoli, ale ona będzie do przebudowy, wydaje mi się. Także progresik jest jak najbardziej i to jest zacny progresik. To chyba będzie zacny odcinek, mam wrażenie. Dobra, ja w takim razie sobie... opróżnię Shelker Boxy i można iść. Czy po co mi iść w ekwipunku? Jak to po co? Żeby otworzyć ekwipunek.
To ci wyszło. Miałem przed chwilą stack skrzyni, go zgubiłem. Gdzie jak położę? W ekwipunku. No, nie mam drzwi do ekwipunku, to nie mam jak sprawdzić. Dobra, zrobiłem sobie trochę shulkerów. A ja będę robił moją super siekierę. Wezmę sobie elytrę. Dobra, mam do czego budki. A co z tej wyprawy będziecie zbierać, że tak... Wszystko, czego nie mamy. Albo że coś jeszcze? Co nie macie? Pewnie, że jego jest. Smoka tam zostaje. Czytałem komentarz pod twoim ostatnim filmem. Właśnie myślałem, czy by ci go nie wysłać. Który mi się spodobał, że 20 minut nuda, przybył szajn i od razu ciekawy. Muszę przygotować dirta, skoro tam idę. Ojej. Po co ci dirt? No mas nie wie. Ej, to się tak w Minecrafcie przecież robi. Jak jest znajomego, to budujesz mu dirtowego penisa. Słyszałem wybuch. No. Echo. Dobrze. Myślałem, że creeper ci wybucha, to pewnie tutaj powiększasz. Echo jest taki wybuchowy, że wybuchy aż są. Idziemy, czekaj, czekaj, czekaj. Oczywiście, czekaj. Priorytety. Jezu, ja to słyszę, da. Masz, idź sobie. Czy chyba coś źle zrobiłem. Obróć się. Co ja tym razem dłuższego zrobię? O, ała. Też, jak... Taki trochę cienki ci wyszedł. Cienko, shiny. Chcę fotę pstryknąć, czy... Dobra, i to by była świetna miniaturka na filmik. Tak. Ty, no ty się śmiej, ale dobra. Dobra, to co, idziemy na zachód może? Bo na zachód ja nie za dużo podróżowałem. Wykorzystamy twoje rusztowanie, Echo. Ja chciałem wykorzystać penis, ale nie doskoczyłem do niego. Dobra, no to lecimy na zachód po prostu. Czyli... Czyli ja jestem tuż za tobą. A, masz większego ode mnie. Ojeju, buforuj, znaczy ładuj się świecie, bo nie wiem, czy przypalę w ścianę. No to była akurat góra. Nie wiem jak ty, Shiny, ja szukam kilka rzeczy. Przede wszystkim osiołków. Przede wszystkim pustyni. Ja szukam mapy, która się nie ładuje. Też. Czego nie nagrywasz? Nagrywam. O nie. Lol. O nie. Czekaj, tutaj mamy bagna. O, zobaczmy te bagna. Jest tutaj domek wiedźmy. Tutaj w oceanie. O, widzę chyba. Ciekawy biom widzę. Widzisz? Tam. O. O. Gdzie można troszkę lodu pokopać. O nie. Jestem pod lodem, a. Powiedziałeś, witam o zięble. Lol, dosłownie. Cześć, panie misiu. Gdzie jest misie? Tutaj, gdzie jest lód. A gdzie jest lód? Wszędzie. Serio, też musisz? Znak, że tu byłem! Ale żeś wkopał się w tą dziurę. To widać ewidentnie, że ktoś to był. Przestań latać obok mnie. Gdzie jestem tu? Nie, ja mówiłem do papugi. Lol, to papugę znalazłeś? Ty, ja papugi tam, nie mam tam w sumie. Tam jest druga papuga. Ale będziemy latać, to tu nie ma sensu, więc chodź dalej. One tak, nie będą chyba za nami podróżować. Nie, jeżeli jesteśmy w powietrzu, nie. A popatrz, skubańce potrafią latać. Ale to jest ciepły ocean w ogóle. To jest szansa... O, struktura. Struktura. Gdzie, co, jak? Gdzie? Gdzie? A, tam. Zobaczmy, czy coś jest w środku. Urkuję! Łe, jejku. Nic, nawet nie biorę stąd rzeczy. Ej, Mas, chodź, będziemy szukać skarbu. Jak? O, utopiony, który ma trójząb, dawaj. Niech to, wydropił tylko sztabkę złota. Jej, serce oceanu. Chcesz płynąć? Tak, chcemy popłynąć. No to, aha, nie masz tego, drewna? No tu jest drewno. No to zrób. Nie macie mnie tam z tyłu. Okej. Cześć, co to jest? Struktura. What the hell?
Czyli to jest podwodna struktura na powierzchni. Exactly. O, nawet są utopieni w środku. A, door stuck. Jesus. Ale w sumie to i tak fajnie wygląda na zewnątrz, jak jest, nie? Ale co za dobra struktura, nie? Nie dość, że ciekawa, bo na powierzchni. Tutaj, pode mną, question mark? Maci mogę na niej, sprawić. Ale to jest już odkryta mapa. No to teraz idziemy do mojego skarbu. No bo tu, patrz, bo to jest gdzie łódkę zrobiliśmy. Ty, ale to jest to samo. Ale bez sensu, ja to jest... Wender czeście mam numer 20, a przy ręce mam numer 21, ale przecież te mapy się różniły, jak była inna ten, inny numer. Czekaj, a ta mapa? A ta mapa jest też ta sama, wszystkie są te same. Serio? Wszystkie są te same. Tak. O tu. No i tyle z przygód. Się kręci. Nudzi ci się. O, i kolejna struktura. Taka pół na powierzchni, no w połowie. Chyba będziemy mieli tą samą mapę, jak też znalazłeś mapę. Też tak sądzę. I wracam do łódki. O! Tego, ale umarły z trójzębem, Ale dobrze kojarzy? Też nie ta wiem. Mapa u ciebie tak wygląda? Że taki penis tam jest? To. Kolejny umarły z trójzębem? Au. Czy bym dropił, bo nawet nie wiem. Nie. Koda. Zniszczył nam łódkę. Serio? No. Ale tak całkowicie, że nie, że wydrobiłem? No nie ma, zniknęła. O lol. No ani. O, znalazłem kolejną strukturę. Ojcz. Za szybko! Wow. Wow, ale cofa. Troszeczkę, za szybko żeśmy podróżowali. Ale ciekawa tu jest struktura, tą co znalazłem. O, jest. To tu, tak? Ta sama mapa? Nie wiem, ja jestem gdzieś indziej chyba. Bo mówię, znalazłem strukturę ciekawą. O nie, zgubiłem mapę. O, słyszałem, że ktoś by mnie rzucał. Coś zębem. Chwila, w tym kierunku, czyli tu jesteś. Ty, ale fajna to jest ta struktura. Nawet wieżyczkę taką mają. Chrup. No i nie wydropił. Szkoda. Tutaj się nie było. Przegłos szeleszczącej paczki chipsów. Daj jednego. Kurde, przez mikrofon się nie przeciśnie. Próbowałem. Shiny, odwrotnie, to Maz zgubił ciebie. Nie, ja go w ogóle nie szukam. Ja idę po skarb. Dlatego mnie zgubiłeś. Nie. Dla mnie skarb jest ważniejszy, lol. Kurde. Posrebrzyć tego kutasa i byłby szpikulec. Co? Fajny. Czy to ty? A, tu jesteś. Czy to ty? Kto inny mógłby być na tym? A to dlatego mi tak laguje. Się podpalił, ojejku. Ty może stąd pójdźmy. Czekaj, a w ogóle widzisz tego zgliczowanego Changa? Tak dziwnie trochę wygląda, jak zgliczowany Chang. Dziura. Co nie? Ja popływam tam. Dziurze? Czemu nie mogę? Hej, Maz, utopiłeś nas. No nic ciekawego tu nie ma. Dobrze, to ja cię tam zostawię, ty się tam baw w swojej dziurze. Czekaj, patrz. Co niby teraz tam... Teraz mogę popływać. Lol, basenik se zrobił. W taki sposób rewin jeszcze nie widziałem, żeby się wygenerował. W sensie tak wysoko, zobacz. No mu musiał wpaść w dziurę. A inni lubi dziury. To ma być family friendly! Ej, czekaj. Co? Bardzo prawie jak fajnie się pojawiło. Ale fajnie patrz tego. Patrz na to. Wiem, struktura, ja to widzę. Ale fajnie ten delfin... Struktura, ten świat się tak... No, wyskoczył tak fajnie. No. Ale dziwnie się pojawiło tam w powietrzu. Chciałem zjeść powietrze, okej? Okay? Nie oceniaj. Nie oceniam. Dobre było? Sarombiste. Takie bezsmakowe, ale no. Niczym woda, mogłeś powiedzieć. Wiesz co ja na to? Nie mam pojęcia.
Okej. Chlap, 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 chlap. No zawsze na północ, żeby ocenić. A nie, chwila, co ja mówię? South! Aaaa! Powrotem! Jestem po świetny nawigator z ciebie. Cicho, ej, kapitanie, na południe. Czekaj, czyli teraz w lewo zamiast w prawo, jakbym chciał normalnie w prawo, tak? No bo w przeciwną stronę. Lewo, płyń w lewo, no! Płyń w lewo! No płynę w lewo, a co robię? Aaa, zlogowałem się na niewidzialnej wódce, znisz ją! O, znisz to! Okay, naprawił się. Mówię, dors, tak? Dors, tak? Słyszę, że papugę już macie. Się odezwał. Jest! W wodzie? Mam! Co? Przestań dumać wszystko. No jeszcze nawet mój piasek musiał zabrać, serio? Może jeszcze tą... Co? Jest tą skrzynią. Ile ci to w ogóle zadało damage'a? Nie podpaliło cię to, nie podpaliło cię to. Nawet damage'a nie dostałem, lol, twoje strzały nic nie robią. Cała przeleciała przez twoje ciało i wpadła do wody. Delfin. O, to w ogóle, okej. Okay. To jest statek i struktura połączone w jeden, okej. Okay. Ja wpływam w statek, a tutaj są te donki. Aha. Miałem laga mózgu i się zastanawiałem, jak wyłączyć trzecią osobę. Okej. Okay. Jak płynąłeś wcześniej, ja też miałem takiego laga i się zastanawiałem, jak wyjść z łódki. Jesteś czemu kauczukiem. Nie mogę wystartować? Shiny, jesteś kauczukiem. Czemu o, nie wilczki. Mogę wystartować? Znalazłem wilczki. Mówisz, że bez okularów nie widzisz? No. Tak? Myślisz bez mózgu? Bo krótko. Już przestań, jak nie trzeba, to próbuję latać, serio? Czy ty to widzisz? No właśnie, to się kameruje, pani. Shiny, który próbuje wspiąć. Daj mi zapalniczkę! Nie, bo nie chcę, żeby serwer lagował, nie. Co ty robisz? Co? Masz, co latam ty robisz? Na Elytrze. Ale ty u mnie, kurde, drzewo posuwałeś. Wiem, że raczej będziesz nawiązywał do tego, do faktu, że lewitują. A osadnicy lewitują? Nie, góry, ja ciebie, Shiny. Zrażenie aż z dachu spadłem. Zjem ten suspicious steel. Blindness. Jesteś ślepy, co? Shiny, o nie. Nic nie widzę. Spoko. O, już jest wszystko. Spokojnie. Okay. Się dziwię, że nie znaleźliśmy żadnej tej świątyni. Ani tego, ani Pillager Outpost. Znaczy wiesz, świątyni nie znaleźliśmy, bo nie znaleźliśmy pustyni. Olag. Nie, mówię o tej podwodnej świątyni. A, to też fakt. O, Ice Spikes. Wyjebane. Ale mało, małe coś to. Chyba, że jeszcze się renderuje. Bo się renderuje. Dobrze. Cześć panie z trójzębem, proszę umrzeć. I dać trójząb. Nie dał trójzębu. No nie, no już. Ja byłem na swojej podróży, nie? Pierwszy lepszy zombie dał mi trójząb. Teraz zabiłem chyba w trakcie tej podróży pięciu, żaden nie dał. W ogóle tak jakoś bieda. Bieda. Ani wioski, ani... Tylko Ocean Monument. No, to jest okej okay jeszcze, nie? Ale nawet koralowców... Zauważ, że w żadnym miejscu też nie znaleźliśmy, znaczy też nie znaleźliśmy żadnego miejsca, które by było takie super, mega, epic, świetna baza by tutaj była i takie tam, nie? Ooooooo! Co jest? No, nie gadaj, że nie widzisz tego! A! Nie widzę. No, byłem taki... zajęty kopaniem lodu, no! Lul. Co znaleźliście? Ej. Pillager Outpost. Co my tu mamy? Wiesz co, powiem ci, że ani jednego Pillagera tu nie ma. A na górze jest jedyna ciekawa rzecz, to jest Bottle of Enchanting. I kilka strzał. Tak trochę pusto tutaj. Co nie? Nic. O widzę jednego! Końcu się pojawił. Dawaj go! Jaka radość. Masz! Jeju! Behind you!
za tobą! W końcu się zaczęli respić. Shiny przyszedł i od razu. No bo mnie nie lubią. Bo jeden outpost im zniszczyłem. Mówiłem już, że brzmią jak piraci? Tak. Nie wiem też jak to shiny, ale ja powoli bym już kończył podróż. Cze, ostatni skarb. No to szukaj, ja jeszcze też kawałek idę przejść do przodu. Ale naprawdę nic ciekawego nie znajduję. Czyli już shiny się poddał. Tak. Ja mam się tam tepnąć? Tak. Tak. Czy to chodzi o dach, czy to chodzi o twój twór, który zrobiłeś? Tepnij się, a nie. W 3D? Takie kutasy się robi. Ale czubek źle zrobiony. No cóż. Kutas to kutas. No to mamy niezłe zakończenie podróży pod domem Shiny'ego. Niespodzianka. Fajna niespodzianka, przynajmniej się uśmiałem. Gwarantuję ci, jądra są pełne. Ojej. Ale nie nalałeś tam mleka. Mogłem pomyśleć o tym. Mogłeś.